pana Johna van der Broma. Zszedł także prawy obrońca Ahmed Ami. Na jego miejsce pojawi się Michel Piqué z numerem 15. Piqué, dobre sportowe nazwisko. Opuścił także plac gry Jens Tomstra. Zamiast niego Ricky van den Berg z numerem 10. Mamy także na placu gracza z numerem 14, Ramona Levin. Pięciu rezerwowych piłkarzy z Hagi rozpoczęło ten mecz. Poza boiskiem cała piątka pojawiła się na placu gry od 46 minuty. 26, Roderick Gilles. On zastąpił z kolei Kubika. Sporo przetasowań w Ado Den Haag. Zobaczymy, czy skorzysta z tego Legia, która cały czas gra tym swoim pierwszym garniturem, chociaż pierwszy, tak bardziej w cudzysłowie mówiłem o tych dziurach w zespole Legii. Teraz Komorowski nie dał rady, dał radę Żyro, kontra Holendrów zatrzymana. Ciekawi jesteśmy w ciągu dalszego eksperymentów z Radowiczem w środku pola karnego. Doliak stracił jednak piłkę, nie udało mu się rozpocząć akcji. Rozpędził się Radowicz, nie udało się jednak przedryblować. Zenga teraz próbował przeszkadzać środkowemu obrońcy Kumowi. Kum bowiem przeszedł na środek obrony. Głośno, świątecznie, efektownie na stadionie Legii Warszawa, tak jak i w całym tym sezonie. Mówiliśmy o tym, że kredyt zaufania od publiczności ogromny, wsparcie gigantyczne, niespotykane na innych stadionach, ale rezultaty gorsze niż w tych poprzednich sezonach, gdy Legia grała przy pustawych trybunach i bez wsparcia części fanów. Pytanie, czy dojdzie do zupełnej symbiozy, czy uda się sprawić tak, aby i żyły trybuny, i żyło boisko, by publiczność była nagradzana golami za swój wysiłek. Ciutka przerwa w grze, wznawiamy. Nawet z faulem Bójkin był faulowany. Tak trochę leniwie nam się, Wojtku, zaczęła ta druga część spotkania. Tak jakby piłkarze Ado Den Haag chcieli ustawić szyki, ale Legia nie potrafiła z tego skorzystać. Żyro, ale nie zrozumiał się z Mezengą. Mezenga czekał na prostopadłe podanie za obrońców. Żyro zagrał natomiast do Mezengi, tak jakby ten miał do niego podejść trochę bliżej. Chwaliliśmy w pierwszej części spotkania Lexa Immersa, miał bardzo dużo odbiorów w środku pola po zejściu z boiska Kubika. Został przesunięty do ataku, zobaczymy, jak tam sobie będzie radził. Teraz Mezenga przejmuje piłkę, czy skorzysta z tego Rybus, bardzo dobry dribbling, Rybus ponad bramką, ładna akcja, ale zabrakło wykończenia, bowiem piłkę trącił jeszcze delikatnie ręką rezerwowy Niko Pelac i będziemy mieli tylko rzut rożny. Popatrzmy raz jeszcze na tę akcję. Maciej Rybus, chyba najaktywniejszy piłkarz Legii w pierwszej części spotkania. Wreszcie zaczął wygrywać pojedynki. To dla skrzydłowego rzecz bardzo, bardzo ważna. Taki Rypa, taki Maciej.
Maciek Rybus, na jakiego czekano tutaj od dawna, z tym pokrętłem, z możliwością gubienia bocznych obrońców. Teraz było wszystko tak jak za dawnych dobrych lat, choć brzmi to, jakbyśmy mówili o zawodniku, który zbliża się do 30, a Maciek ma lat nieco ponad 20. Ten hak nie mogą opanować środka pola, stąd wycofanie piłki do tyłu i zapewne tak jak w pierwszej połowie będą szukali swojej szansy na skrzydłach. A w zasadzie powinniśmy podzielić na skrzydła, bo najczęściej atakowali prawą stroną boiska, cały czas niepokojąc Michała Żyra. Choć teraz będzie to trochę trudne, bowiem Błykin jest ustawiony po prawej stronie, czyli po stronie lewej Legii Warszawa. Teraz Żyro nie zdecydował się na przecięcie podania. Błykin dostał piłkę. Znów Błykin kontra Żyro. I dobrze Michał Żyro wygrywa ten pojedynek. Teraz Błykin miał miejsce, mógł rozegrać piłkę do Vandenberga. Znów Błykin. Swobodnie teraz rozgrywają piłkarze Ado Den Haag, ale Vandenberg wprost w Machnowskiego, ten dalekim wykopem do Mezengi. Mezenga to nie jest sprinter, ale błąd. Udaje mu się odebrać piłkę Radowicz. Pozostali zawodnicy za daleko, by można było coś ugrać w tej sytuacji. Rudoliak znów aktywnie kursuje przy obrońcach, starając się wymusić na nich błąd. Legia cały czas w takim bardzo aktywnym, bardzo zmiennym ustawieniu 4-4-2 z Radowiczem jako drugim napastnikiem operującym za plecami Bruno Mezengi. Jako takim drugim napastnikiem, który daje bardzo duże możliwości skrzydłowym, zarówno Rybusowi, jak i Manu. Chętnie zmienia się z nimi pozycjami, szuka swojego miejsca na boisku tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. To jedyna wada Rado jest taka, że cały czas szuka swojego miejsca na boisku, miejsca, z którego może oddać celne uderzenie w pierwszej połowie. Miał taką szansę, stracił ją. Przed nim druga połowa, w której będzie mógł trafić do bramki rywala. Błykin, Astis. Hiszpan poradził sobie bardzo dobrze. Teraz jednak piłka wraca do Holendrów. Zaczynają z głębi pola. Po raz kolejny Maciek Rybus nie pomaga Michałowi Żyro. Dużo lepiej wygląda współpraca legionistów z prawej strony boiska. Tam Manu cały czas pomaga prawemu obrońcy. Zupełnie nieatakowany mógł teraz wrzucić piłkę w pole karne Wesley Verhoek. Odpuścił mu Michał Żyro i dziwię się, że Holender po prostu nie pobiegł w jego kierunku, nie nabrał tempa i nie próbował przedryblować na dużej szybkości bocznego obrońcy Legii. Cała dziesiątka graczy Legii we własnym polu karnym. Zagranie na bliższy słupek. Tam jednak był Michał Żyro. Mozolnie buduje akcję Holendrzy. Krytykowany przez nas Michał Żyro coraz lepiej jednak radzi sobie na pozycji obrońcy. Teraz nie dał rozegrać piłki. Bardzo dobry fragment gry w wykonaniu drużyny z Hagi. Legia zmuszona do ciężkiej pracy w obronie. Legioniści cały czas próbują odebrać piłkę. Próba wyciągnięcia obrońców. Michał Żyro podszedł blisko, biegał bardzo aktywnie. Maciek Rybus jednym podaniem starali się minąć ich Holendrzy, ale nie zakończyli tego precyzyjnie. Teraz ładna sztuczka Deika, który przepuścił piłkę piętą między nogami Mezengi.
piłkarze z Hagi bardzo źle rozpoczęli sezon. Dwie porażki z rzędu po dwóch meczach, 0 punktów na koncie, ale następnych 6 występów to już były dobre mecze. 3 zwycięstwa i 3 remisy na dziś dają 7 wysokie miejsce w tabeli. Mezenga znów nie opanował piłki, znów nie udało mu się skorzystać z tego, że partnerzy podbiegali i szli za akcją. Teraz z kolei bardzo poważny błąd w ustawieniu 11 Den Haag. Maciej Skorża myśli, Małczyk myśli, że z nim na cały start. I kierownik drużyny Piotr Strej. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, gdyby pan Maciej już teraz zaczął dokonywać zmiany. Kilku ciekawych piłkarzy Legii na ławce rezerwowych. Przyszłość Legii i ta najbliższa, i ta w dalszej perspektywie. Aczkolwiek Michał Efir, Rafał Wolski, piłkarze, których jesteśmy bardzo ciekawi, rozgrywali mecz młodej ekstraklasy. Manu, więc oni pewno wyjdą na ostatni kwadrans, aby specjalnie się nie przeciążyć, nie wyczerpać po meczu ligowym. Wiesz, jak Włodzimierz Lubański był w ich wieku. Również Tomasz Wieszczycki to rozgrywał w jeden weekend kilka spotkań i nadal mu było mało. Tak, ale jak Włodzimierz Lubański był w ich wieku, to był chory na serce. Była taka przykra przygoda w karierze pana Włodzimierza Lubańskiego, nie tylko ta związana z faulem McFarlanda i z długoletnim leczeniem, ale i także ta w młodości, gdy po prostu grywał we wszystkich możliwych drużynach i naprawdę były duże kłopoty ze zdrowiem. Na to trzeba uważać. Jesteśmy ciekawi nie tylko Wolskiego, Łukasika i Efira, a także Kamila Majkowskiego, który już kiedyś grał w tej dorosłej Legii. Poważna kontuzja zatrzymała rozwój jego kariery. Grał w tym pamiętnym meczu rozegranym 13 maja 2008 roku, gdy Legia zdobyła Puchar Polski. Największe osiągnięcie Legii prowadzonej przez Jana Urbana. Która wygrała w rzutach karnych z Wisłą prowadzoną przez Macieja Skorżę. Testowani gracze, Osama Esami, Ahmed Ture, no i jeszcze Wojtek Lisowski z młodej Legii. Akcja prawą stroną bardzo dobrze zatrzymuje teraz rozpędzonego Imersa Komorowski. Drobna zmiana w ustawieniu Legii. Odpoczywa Manu, ustawiony obok Bruno Mezengi. Na prawą pomoc, być może tylko na chwilę, przeszedł Mirosław Radowicz. Na pewno to nie jest pozycja dla Manu, aby kreować grę, aby rozgrywać piłkę, ale ze środka, jeżeli dostanie podanie, jeżeli piłka będzie szła na kontrę ze środka, to mu daje więcej możliwości na ucieczkę napastniką. Teraz Imers, nie udało się, zgubił się obrońcą, ale i piłka także była za mocno zagrana. Ja mówiąc szczerze, nie bałbym się o występy Manu w szerokości pola karnego. Pokazał w meczu przeciwko Lechowi Poznań, że gdy otrzymuje piłkę, sam potrafi ją precyzyjnie oddać do kolegi. Mówię to o akcji Legii, po której młody Michał Kucharczyk strzelił gola na 1-1. No i także podanie do Cabrala w meczu z Lechią. Kto wie, jakby się to widowisko zakończyło, gdyby Cabral wtedy pokonał bramkarza z Trójmiasta. A tak skończyło się na 0-3. Ale właśnie przy piłce Doliak, ale ten drugi zupełnie nie wyszedł, stanął na piłce. Doliak ewidentnie źle wszedł w mecz, rozpoczął od dwóch prościutkich strat, które skutkowały kontrami drużyny z Hagi i jak na razie to nie jest ten sam zawodnik, jakim zachwycaliśmy się w meczu przeciwko Lechowi Poznań. Dobrze, szeroko ustawiony teraz gracz Den Haag, ale dobre ustawienie, dobre zgaszenie piłki Peszler Huka, ale fatalne wykończenie tej akcji, bardzo, bardzo niecelnie. Trochę dziwne, że w tej akcji nie szukał dośrodkowaniem Bułgina, który również był dobrze ustawiony w polu karnym warszawskiej Legii. Bułgin to przed laty wielki piłkarski talent, nadzieja rosyjskiego futbolu. Mając 18 lat strzelał gole w lidze rosyjskiej dla
Lokomotywu Moskwa. Ma też krótki, ale bardzo owocny epizod w lidze rosyjskiej. W latach 2003-2005 wystąpił w zbornej 15 razy, zdobywając aż 7 goli. Myślę, że gol, o którym koniecznie trzeba wspomnieć, to bramka zdobyta przez niego podczas Euro 2004 w meczu grupowym przeciwko późniejszym mistrzom kontynentu, czyli Grekom. Ale tak to bywa, że czasami te młode talenty gdzieś się zatacają, gdzieś giną. Szczególnie gdy mieszkają i grają w Moskwie. Tam oto bardzo, bardzo łatwe miasto, wielu pokus, wielu nocnych atrakcji. Jest najdłuższą linią metra. Choć to już piłkarzom absolutnie nie przeszkadza. Żuro. Źle trafił piłkę, choć wydawało się, że będzie to dość proste uderzenie. Żeby Państwo nie pomyśleli, że Bułyki to taki piłkarski Metuzalem, który od lat już nie zdobywał goli, to również w roku 2008, gdy debiutował w drużynie Anderlechtu w pierwszym meczu w Lidze Belgijskiej, zdobył zdobyć 2 gole. Później już jednak było coraz gorzej i trener Jakobs zrezygnował z jego usług. Czy Legii rozgrzewa się, w tym także ci, którzy zostali tu sprowadzeni na testy. Zobaczymy komu. Maciej Skorża da szansę. Wisa Wodoliak bije brawo, pocieszając w ten sposób Machnowskiego, który bardzo niecelnie wznowił grę. Lekki zastój. Legia prowadzi 1-0. Tak, i na razie prezentowała w pierwszej połowie 100% skuteczność, jeżeli chodzi o rzuty rożne. Jeden rzut rożny wykonywany przez Legię i jedna zdobyta bramka. Próbuje teraz trzymać piłkę, kreować grę zespół ADO, ale to jakoś specjalnie Holendrom nie wychodzi. Legia ani nie potrafi do końca przerywać tych akcji, ani skonstruować coś samemu, więc mamy trochę chaosu, trochę mniej ciekawej gry. Berhuk, teraz dobry przerzut na lewą stronę. Czy piłka wróci w pole karne, gdzie jest Bułykin? Jest Astis. Wyprzedził Rosjanina. Dobre, czujne zachowanie stopera. Teraz piłka do Cabrala. Cabral znów trochę za późno. O jedno tempo, o ułamek sekundy i ta akcja wyprowadzana przez Radowicza zakończyła się na środku boiska. Ale pomysł był zupełnie niezły. Chciał szukać rywali, spojrzał w lewo, sugerując, że właśnie tam będzie podawał piłkę. Gdy obrońcy Den Haag przesunęli się, on próbował zagrać w prawo do Radowicza. Znów akcja forsowana prawą stroną boiska przez Den Haag. Komorowski zatrzymał ją. Mocna piłka Wrdoliaka do Mezengi. Mezenga bezradny, przepchnięty teraz przez Delika. Nawet jeżeli trener Maciej Skorża nie próbował wczesnych zmian, to tak już widzę to po zachowaniu Jacka Magiery. Jego piłkarze, którzy coraz bardziej człapią po boisku, zmuszą go do zmiany już za chwilę. No i to są Osama Elsami i Ahmed Touré. Dwaj zawodnicy, którzy od kilku dni są przy ulicy Łazienkowskiej, jeśli chodzi o Ahmeda Touré, wręcz od kilku godzin. Gracz Wybrzeża Kości Słoniowej, Touré. Osama Elsami to z kolei zawodnik mający podwójne japońskie i egipskie obywatelstwo, ale urodzony na terytorium Japonii, na wyspie Okinawa. Znając charakterystykę japońskich piłkarzy, najprawdopodobniej posiada także podwójne płuca. Spodziewano się tego samego po Dongu Fangzuo, po wielkiej pracowitości, wielkiej wytrzymałości. Akurat ten Chińczyk zupełnie... No właśnie, swoją drogą to dopiero trzeba mieć pecha, żeby spośród miliarda Chińczyków trafić tylko jednego, jedynego leniwego. Gigantyczny bocian z Hagi, symbol klubu na tak zwanej żylecie, trybunie Ultras. A co na boisku? Na boisku coraz bliżej pola karnego gracze Den Haag. Komorowski zwolnił atak Bułykina.
w pole karne. Tak, ale Legia miała szczęście, bo niewiele brakowało, a Komorowski sfaulował do rywala. Do piłki najprawdopodobniej podszedłby wtedy Ricky van den Berg, specjalista w drużynie gości od strzelania goli z rzutów wolnych. Jakaś bardzo poważna narada teraz na ławce rezerwowych. Za chwilę zobaczymy, jakie będą jej efekty. Kto kogo zmieni. Widzimy na razie przede wszystkim ekipę z Podolia Ekstraklasy, która szykuje się na swoją szansę. Być może Maciej Skorża powinien postąpić tak jak trener drużyny z Hagi. Wszystkich graczy wpuścić na boisko już w przerwie i drugą połowę oglądać w spokoju. Zagrał do boku, do Manu. Piłka ponad Zęgą, jest Cabral. Żyro. Dobra wrzutka w pole karne. Mezenga jednak nie trafia czysto piłki, a była to idealna okazja do tego, aby podwyższyć prowadzenie na 2-0. Popatrzmy. Dwóch piłkarzy dobrze wyszedł w górę. Tego strzału nie przypominała strzału głową w meczu przeciwko Poznańskim Lechom. Ponownie z numerami 5-28 już gotowi do wejścia. Wojciech Wisowski, a więc będziemy mieli na boisku obrońcę Rafał Wolski, to z kolei napastnik. Skuteczny w młodej ekstraklasie. Rybus. Trochę uciekła piłka skrzydłowemu Legii. I mamy bardzo poważną dziurę, bo w tej akcji poszedł do przodu także Michał Żyro. To wszystko teraz łata Cabral. Spowolnił akcję, aby legioniści zdołali się ustawić, wrócić na swoje pozycje. Mezenga bardzo dobrze do Rybusa. Zabrakło jednak paru centymetrów. Legia trochę uspokoiła grę, odepchnęła Holendrów, ale czekamy na coś więcej niż tylko tamto, ten nieudany strzał. Mamy jeszcze trzeciego gracza, Osama El Sami, a więc zejdzie któryś ze skrzydłowych. Zejdzie jeden napastnik, jeden skrzydłowy, bądź może nawet dwóch napastników, a skrzydłowi pozostaną. Jeszcze mamy jednego gracza, więc zmiana całą czwórką. Dołącza jeszcze Ahmed Touré. Maciej Skorża pozazdrościł swojemu holenderskiemu koledze. Również będzie zmieniał czterech graczy z pola. Michał Żyro coraz bliżej bocznej linii, tak jakby czuł, że to on. Schodzi Radowicz. A więc w jego miejsce prawdopodobnie wyjdzie Osama El Sami. Rafał Wolski, zobaczymy. Tak, Wolski za Radowicza. Schodzi także Maciej Rybus. Jego miejsce Lisowski, ale to nie jest oczywiście dokładnie ta sama pozycja. Tak, ale na lewą stronę obrony został przesunięty Komorowski. Michał Żyro na lewej pomocy, na prawą stronę powędrował Lisowski. Schodzi Manu, w miejsce Manu Osama El Sami. I w miejsce Bruno Mezengi Ahmed Touré. No i mamy jeszcze zmiany wewnątrz boiska. W końcu na swoją ulubioną pozycję Fal Muhammadu przesuwa się, czyli z prawej strony do środka linii obrony. Spora roszada, spora zmiana w okolicach 70 minuty spotkania. Trwało to bardzo długo, no ale czterech graczy zostało zmienionych. To nie towarzyski mecz gwiazd, kiedy są zmiany hokejowe. Błykin, dobre podanie. Czy Legia nie zapłaci za tę zmianę? Nie. Machnowski.
nim się legioniści połapali, nim ustawili na boisku, a to ten hak mógł im zrobić krzywdę. Mieli legioniści szczęście, że Vandenberg to typowy rozgrywający środkowy napastnik, środkowy pomocnik, a nie napastnik. Gdyby był napastnikiem, przyjąłby piłkę, nie odwracając do środka i najprawdopodobniej zdobyłby gol. Gracza testowanego miałby wymarzone wejście. Dobrze rozpoczął akcję, zagrał sklepki, otrzymał podanie od Wolskiego i było groźnie. Ahmed Touré, wybrzeże Kości Słoniowej, dosłownie godziny przebywa w Warszawie, chyba dłużej leciał z Afryki niż jest w stolicy Polski. Spory eksperyment. Zobaczymy, jak ci chłopcy ustawią się na boisku. Bardzo młode zmiany, ale jest i doświadczony Wdolia, który na pewno przez całe spotkanie będzie na boisku. Chyba interesującego zagrania, ale mamy z tego tylko kontrę dla gości. A jednak faul. Obrona Legii w tej chwili wygląda w sposób następujący. Od prawej strony Lisowski. W środku Fal Muhammadu i Astis. Po lewej stronie Komorowski. Żyro został ustawiony wyżej na pozycji lewego pomocnika, czyli tam, gdzie zwykle gra. Jako najbardziej wysunięty Touré, za nim Wolski po prawej stronie. Osama Edysami. A jedynie piłkarze Legii, którzy od pierwszej minuty meczu nie zmienili swojego ustawienia na boisku, to dwaj środkowi pomocnicy. Cabral i Wdoliak. Że nastąpi moment, w którym dośrodkuje w pole karne Wizer. Tak się jednak nie stało. Długo próbowali gracze ten hak rozmontować obronę. Immers. Dobrze rozpoczął Osama El Sami. Cabral, Touré, El Sami. Cabral ma Żyro po lewej stronie, ma Komorowskiego. Ponownie Komorowski. I będzie aut dla Legii niemal z końca boiska. Czterech piłkarzy Legii zdążyło w pole karne. Szkoda, że to dośrodkowanie nie doszło do adresata. I mamy na ekranach zawodnika, który z pewnością jeszcze zagra w dzisiejszym spotkaniu. No i chyba drugi obok Wojtka Legii bohater tego meczu, bo wydać 30 tysięcy złotych na szczytny cel i spełnić marzenie, jakim jest gra w Legii, to duża sprawa. Przemysław Kulesza rozgrzewa się z Krzysztofem Dowkaniem. Będzie także gracz, który wystąpi w zespole Den Haag, czyli Adam Walenda, który także wylicytował swój występ w dzisiejszym spotkaniu. Do końca meczu jeszcze ponad kwadrans, a więc panowie mają 10 minut rozgrzewki przed sobą. To Adam Walenda. Legioniści utrzymują się przy piłce. Ładne uderzenie.
piłka w siatce, ale wszystko po gwizdku. Traore od 5 minut na boisku jest rzecz, którą można powiedzieć na 100% graczy niezwykle silny. W pojedynkach walcząc wręcz wywraca swoich rywali. Druga piłka na lewą stronę, ale tam powraca z pozycji skrzydłowego Osama El Sami. Widzimy szczęśliwca, który wystąpił w drużynie Adonai Hak przeciwko Legii. Przypomnę, szczytny cel, operacja w Stanach Zjednoczonych, chorego kibica warszawskiego klubu Wojtka Legii. Ponad 20 tysięcy ludzi na trybunach. Już można mnożyć te tysiące przez ceny biletów od 25 do 40 zł. Mamy także 34 tysiące złotych wpływu z licytacji wygranych przez Przemka Kuleszę i Adama Walendę, a więc na pewno pod względem organizacyjnym ten dzisiejszy wieczór bardzo udany. Do tego jeszcze licytacje gadżetów związanych z Legią. Czekamy jeszcze na okraszenie tego wszystkiego golami. 14 minut do końca. Jest na to szansa. Lewę do środka. Rozpędza się Kum, który grał po lewej stronie w pierwszej połowie. Teraz występuje, to znaczy od 46 minuty, na pozycji stopera. Zdecydowanie lepiej podobały nam się oba zespoły w swoich wyjściowych ustawieniach. Po wejściu na plac gry rezerwowych w zespole z Hagi i w drużynie Legii Warszawa tempo gry siadło, z boiska wieje nuda. Aczkolwiek zaraz po wejściu tej czwórki graczy, czyli 6 minut temu, było kilkadziesiąt sekund sporego ożywienia. Teraz faktycznie to wszystko w lekkiej stagnacji. Doliak wygrywa piłkę w środku, ale nie trafia ona ani do Wolskiego, ani do Ture. Teraz Ture, ale tylko przez moment. Wolski. Wolski dobrze opanował piłkę. Zagrał do tyłu do Cabrala. Nie udało się i szansa dla Holendrów. Z prawej strony ze skrzydła Verhoek. Centra w kierunku Bujkina. No ale Bułkin ma teraz w polu karnym kogoś o prawie takiej samej posturze jak on. Falmuhamadu łatwo nie da się przepchnąć. Tak, ale środkowi obrońcy Legii muszą pamiętać, że Rosjanin będzie groźny do 90 minuty spotkania. On cały czas ma głowę wysoko uniesioną, obserwuje skrzydłowych wtedy, kiedy należy wbiec w pole karne. Robi to bez zastanowienia. Do 90, a może nawet i 94, bo jednak te zmiany trochę czasu zajęły, zmiany w Legii, bo te zmiany w Den Haag dokonano w czasie przerwy. Komorowski do Doliaka. Osama pokazuje się po prawej stronie. Przez moment przy piłce był Ture i teraz szansa dla Cabrala, szansa dla Doliaka, który z nich uderzy. Michał Żyro też ma na to ochotę. Faul Imersa, Alex Limers w pierwszej pozycji jako defensywny pomocnik, w drugiej połowie bardziej z przodu, teraz bliżej pola karnego. Faul, no i faul, który może mieć kluczowe znaczenie, jeśli Wrdoljak dobrze uderzy piłkę. Wrdoljak bądź Żyro. Wrdoljak. Dobre uderzenie, ale na swoim miejscu dobrze ustawiony Niko Pelac. Jakby to powiedziała moja mama, z pewną nieśmiałością. Wojkin teraz powalczył ciałem z falem Muhammadu, szepnął go w powietrzu, ale pojedynki nie wygrał. Nie utrzymał się przy piłce, teraz Holendrzy z autu.
Polski do Żyry. Żyro ma Komorowskiego. Wybrał jednak środkiem Wolskiego. Wolski do lewego obrońcy. Komorowski w pole karne. No i ten Hak ma teraz szansę na kontrę. 3 na 3, ale bardzo dobrze wraca Wrdoliak. Oj, zupełnie pogubił się. Tak, ale do złego dośrodkowania z prawej strony zmusił rywala właśnie Wrdoliak. Biegł do samego końca. Gdyby nie wracał, piłkarze z Hagi wyszliby na sytuację 3 na 3. No i mamy zwycięzcę licytacji na boisku. Kostia Machnowski schodzi. Miało być 5 minut, ale jest ich więcej, 10. Wydaje mi się, że wyglądał tak dobrze na rozgrzewce i stąd ta decyzja. Kostia Machnowski opuszcza plac gry, a wchodzi na boisko Przemysław Kulesza. Z kolei Daniel Łukasik zmienia Alejandro Cabrala. Wejdzie jeszcze na boisko Michał Efir. Snajper Zełku. Snajper Zełku. Chodzi oczywiście o dorobek strzelecki z ostatniego meczu, bo w ogóle Michał Efir pochodzi z Lublina. Boiska Michał Żyro. Jeżeli miałem do tej pory wątpliwości, dlaczego trener Maciej Skorża nie korzysta z usług tego piłkarza jako lewego obrońcy, to już wiem dlaczego. Najnormalniej w świecie Michał jeszcze nie potrafi bronić. Posłuchajmy, tak, kibice dziękują za wspaniały gest, za wygraną licytację i spełnienie marzeń Przemkowi Kuleszy. Kulesza, Kulesza, Kulesza na stadionie Legii. Bardzo dobre podanie Wolskiego. Japończyk zatrzymał piłkę, ale jednak wyskoczył z nią poza końcową linię. Osamel Sami pokazał przy okazji, że ma charakter w nogach. Szybko pogonił do tego podania. No i zmiana także w zespole Ado Den Haag. Adam Walenda. Kolejny bohater licytacji dla Wojtka wchodzi na boisko i wchodzi na boisko za Aleksa Immersa. Jestem przekonany, że nieprzypadkowo właśnie za niego mówiłem o tym wielokrotnie. Immers to chłopak urodzony w Hadze, fan klubu Ado Den Haag, zawodnik, który na plecach wytatuował sobie logo tego klubu. No i końcówka już zupełnie będzie dogrywana w eksperymentalnych zestawieniach. Ciężko naprawdę powiedzieć więcej o Falu Muhammadu, o dwóch pozostałych, o Osami Elsanim i Ahmedzie Touré. Prawdopodobnie o ich przydatności zadecydują jeszcze kolejne sparingi, kolejne treningi, gry kontrolne. Zobaczymy, czy dwaj panowie, którzy wygrali licytację, będą mieli okazję dotknąć piłki. No jest, jeden z nich udało się, ale bardzo szybko Komorowski, Wolski. Źle postawił nogę, ta akcja wyglądała zachęcająco, no ale drobny błąd sprawił, że młody napastnik Legii stracił piłkę. Dla Adama Walendy to rzeczywiście niezapomniany wieczór, niesamowite przeżycie. Być partnerem w ataku byłego reprezentanta Rosji, zawodnika, który strzelił gola na Mistrzostwach Europy tego wieczoru, nie zapomni nigdy. Jeszcze szykuje się kolejna zmiana. Powrót po latach do pierwszej drużyny Legii Kamila Majkowskiego, choć to człowiek bardzo młody i w sezonie 2007-2008 w pewnych momentach ważna postać zespołu Legii. Zmienia Iwice Wrdoliaka
później wypożyczony. Wydawało się, że kariera będzie się rozwijała harmonijnie. Niestety kontuzja, no i teraz wszystko prawie zaczyna od początku. Ciekawie teraz Japończyk. Ach, ależ poszedł, pokazując, że piłka trzyma się jego nóg. Trochę jednak przesadził. Nadział się na środkowego obrońcę Osama El-Sami. Osama El-Sami także ma paszport egipski, jest pochodzenia Egipcjaninem. Choć urodzony na Okinawie, od razu mi to przypomniało, że już był Egipcjanin przy Łazienkowskiej, Ahmed Ghanem. Pokrętło miał niesamowite, ale wiele poza kilkoma dribblingami w jego karierze i w historii Legii się go nie wyniknęło. Korner dla Legii. No, żeby teraz jakoś uhonorować swojego nowego bramkarza, Przemka Kuleszę, i powinni sprokurować rzut rożny pod swoją bramką. Legioniści na Legra, toczy się tak, jak się toczy. Wolski idzie do rzutu rożnego, do porągiewki w narożniku. A Legia strzeliła już dziś gola po uderzeniu piłki z rzutu rożnego. A Komorowski znów w tym samym punkcie. Podnosi do góry ręce także Falm Hamadu. Spore zamieszanie, doszło do uderzenia głową, ale nie udało się Łukasikowi ani dograć do kolegów, ani też skierować piłki do bramki. Dobre przetarcie Legii przed spotkaniem ligowym z Widzewem Łódź, przed meczem wyjazdowym. Natomiast z tego składu, który obecnie widzimy na boisku, tak naprawdę na pewno Astis i być może Komorowski mają szansę wygrać. El-Sami teraz przytomnie rozpoczął akcję. Majkowski! Fantastyczne występy Majkowskiego w tych absolutnie sensacyjnych meczach Pucharu Ligi, kiedy to Legia niespodziewanie wyeliminowała Wisłę Kraków. Wisłę Kraków na świat z Korzy. Być może pamięta Majkowskiego. A ja, o ile mnie pamięć nie myli, przypominam sobie, jak radził sobie, grając przeciwko jednemu z najlepszych wtedy obrońców polskiej lidze, czyli Kloberowi. Ma to swój urok, takie trybuny, ale też nie przeszkadza piłkarzom. Teraz jednak trzeba zrobić chwilę przerwy, aby posprzątać ogromną ilość serpentyn, które pochłonęły na boisko. Arbiter spotkania, pan Paweł Raczkowski, zarządził taką przerwę, a więc to spotkanie na pewno potrwa dłużej niż 90 minut. Oba zespoły już myślami przy swoich spotkaniach ligowych, a do Den Haag zaskakująco wysoko w tabeli. Legia Warszawa na miejscu niegodnym tradycji. Legia musi zacząć zdobywać punkty od najbliższych spotkań, ale wszyscy wiedzą doskonale, że Widzew u siebie potrafi być bardzo, bardzo groźny. A to Den Haag ma niewiele wspomnień, jeśli chodzi o europejskie puchary. Przede wszystkim mecze z West Ham United rozgrywane w latach 70. Wtedy to jako zdobywcy Pucharu Holandii doszli do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów. A to Den Haag ma wspomnienia związane z piłkarzami i trenerami, którzy występowali w tym klubie, jeżeli chodzi o trenerów. Ernst Happel, trener drużyny z Hagi przez 6 czy 7 lat, trener, który zdobył z tym zespołem Puchar Holandii, trener, który jako pierwszy w historii europejskiego futbolu wygrał Puchar Europy z dwoma klubami, z Feyenoordem i z Hamburgerem. Ernst Happel, trener, który doczekał się swojego i to bardzo, bardzo ważnego stadionu. Wspomniałem, 1968 to Puchar Holandii zdobyty przez zespół ADO Den Haag z grającym wtedy w podstawowej jedenastce Dickiem Adwokatem.
Drugi Puchar Holandii, rok 1975. W składzie zespołu późniejszy doskonały trener Martin Jola, więc osiągnięcia Ado Den Haag, jeżeli chodzi o historię nie tylko holenderskiego futbolu, również zupełnie niezłe. To były lata absolutnej dominacji holenderskich klubów. Zaczęło się od Feyenoordu Rotterdam, który zdobył Puchar Mistrzów. Potem 3 lata z rzędu wygrywał go Ajax Amsterdam. No i właśnie półfinał Pucharu Mistrzów z Feyenoordem. To pokazało kibicom Legii, to pokazało warszawiakom zupełnie inny, nowy styl kibicowania. Inwazja holenderska, która zalała Warszawę, zupełnie inne trybuny. Barwnie, głośno, z flagami, cylindrami. To wszystko zaszokowało warszawiaków, no i wskazało zupełnie inną, nową drogę zabawy na trybunie. Ajax rządził w Europie także w sezonie 94-95, prowadzony przez Louisa van Gaala, wygrał Ligę Mistrzów, mając w składzie Johna van den Broma, czyli dziś trenera Ado Den Haag. No i były to także złote lata Legii, bo wtedy właśnie Legia zagrała w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, odpadając w meczach z Panathinaikosem, z którym to później, przegrywając 0-1 i zwyciężając 3-0, zobaczcie, jak futbolowa historia zatoczyła nam przepięknie koło. Najbliższe spotkanie ligowe Legii z Widzewem Łódź, który w Lidze Mistrzów grał sezon później. Tak, ale to jak się o tym opowiada, że w jednym sezonie zagrała Legia, w kolejnym Widzew i że Legia była w ćwierćfinale, no to jest tak dawno temu, zdaje się, jak w czasach, kiedy jeszcze ostatnie dinozaury przebiegały w okolicach Nowego Światu. Przy piłce legioniści Touré zdołał dośrodkować, gdzieś tam zaginął nam jak w śniegu w serpentynach, zupełnie to wygląda jak zaspy. Zimno dzisiaj w Warszawie, ale śniegu jeszcze nie ma, to wszystko serpentyny. Łukasik. Sylwetką przypominający tej krzyża przyjmiemy. Jeżeli ma zostać w Legii, to miejmy nadzieję, że ma zdecydowanie zdrowsze kolana. Ciekawie zapowiada się ta akcja Legii, zablokowana jednak centra. Sztuczka techniczna w wykonaniu Elsamiego. Tak często bywa, że sztuczka jest ważniejsza od całej akcji. Akcja na tym się zakończyła. Jeszcze 3 minuty do zakończenia, bo arbiter doliczył nam 5 minut. Te wszystkie przerwy w grze. No, na razie trochę chyba niepocieszony Przemysław Kulesza. Na pewno emocje, na pewno ogromne doznania emocjonalne związane z tym występem, ale jeszcze nie miał piłki w dłoniach, ani jej też nie kopał. Błykin źle zgrał Rosjanin tę piłkę. Faul legionistów. Wyruszający doping, tak jakby jeszcze rzucili się kibice, aby zaakcentować końcówkę tego spotkania. Śpieszą się piłkarze do Den Haag, oni nie chcieliby przegrać tego spotkania. Uwaga, ale szansa na drugą bramkę dla Legii. Wolski nie ma rzutu karnego. Zdaniem pana Raczkowskiego jest za to kolejna akcja. Osama odgrywa piłkę na prawą stronę. Mamy rzut rożny dla Legii. Piłkarze z Hagi nie przegrali 6 kolejnych spotkań w lidze holenderskiej, remisując m.in. 2-2 z PSV Eindhoven. Znów z rzutu rożnego będzie dośrodkowywał Rafał Wolski. Jedna z ostatnich okazji na gola, 1,5 minuty do końca. Aj! Blisko, blisko okienka przymierzu Fal Muhammadu. Tarata kiedyś strzela. Fal Muhammadu chce się jeszcze pokazać w tych ostatnich minutach. Do Majkowskiego. Majkowski do Łukasika. Dobrze, dobrze. Zobaczyli się na boisku legioniści, ale Łukasikowi trochę zabrakło precyzji. Przytomnie tam Rysami pokazywał rękoma, aby grać do niego. A my raz jeszcze oglądamy powtórkę rzutu rożnego, po którym Fal Muhammadu... Tak, to nie była wygodna piłka. Cofał się. Gdyby nabiegał na
Dobrze ustawiony bramkarz Ado, mądrze asekurowany przez partnera przy dalszym słupku. Senegalczyk zrobił wszystko, co mógł w tej sytuacji. Cofając się, jest bardzo trudno oddać uderzenie głową. Jeszcze strzał. No i będzie miał piłkę Przemysław Kulesza w rękach. Doczekał się. No i zobaczymy, jak kopie piątkę. Bronić też zawodowo. Bronić też potrafi. Wierzcie mi Państwo na słowo. Obserwowałem uważnie rozgrzewkę